i uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem niepodległości. Jako pierwszą do złożenia wiązanek zapraszam delegację burmistrza Gołdapi, pana Tomasza Luto, wiceburmistrza Gołdapi, panią Joannę Łabanowską, dowódcę 11. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, pana pułkownika Tomasza Sawczuka i wicestarostę powiatu gołdapskiego, pana Andrzeja Czołka. Gołdapi, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Ołdyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Pawrzyk, radni Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Teresa Dzienis, Wisław Jańczuk. Że pod pomnikiem zapalą przedstawiciele jednostek kulturalnych, oświatowych i sportowych gminy Gołdap. Zapalą znicze przedstawiciele służb mundurowych powiatu gołdapskiego. Przedstawicieli związków żołnierzy Wojska Polskiego.
delegacją jest delegacja nadleśnictwa Dołda z nadleśniczym nadleśnictwa Dołda, panem Danielem Kowulskim na czele. Złożą przedstawiciele Kłowiecki, Granica i Las, pan Ryszard Pawlukanis i pan Andrzej Kuśtowski. Kolejną delegacją są przedstawiciele sołectw gminy Gołda. Członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawicieli Platformy Obywatelskiej Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji. Znicze zapalą przedstawiciele Gołdawskiego Uniwersytetu III wieku. Kwiaty złożą i zapalą znicze przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej w Galwiecie, Fundacji Rozwoju Regionu Gołda. Delegacją jest Stowarzyszenie Partnerstwa Sztuk Centrum Wolontariatu Gołda. Kurzej psu!
złożą i zapalą znicze przedstawiciele klubu w Kostynie Polska Wołdawscy Motocykliści. Dzieli sekcji ASG 15 Gołdowskiego Pułku Przeciwlotniczego. Kwiatów proszę przedstawicieli oddziału katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Najświętszej Maryi Panny. Państwo, zapraszam serdecznie po znicze, które są dostępne na stoliku w namiocie, aby uczcić. Jeszcze raz zapraszam Państwa po znicze, aby uczcić dzisiejsze święto, 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.